Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza: Najmilszy, pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź marka i przyprowadź ze sobą. Jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu. O pończę, którą pozostawiłem w troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Brązownik wyrządził mi wiele zła. Odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzesz, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody posłyszały.